Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. W czerwcu 2000 roku w Zelwie doszło do wstrząsającej zbrodni. Zaczęło się od alkoholowej libacji przy ognisku, wokół którego zasiadło 6 mężczyzn. Suto zakrapiane spotkanie przeobraziło się w awanturę, gdy jeden z uczestników spotkania, mieszkaniec pobliskich Gip, został posądzony przez współbiesiadników o kradzież noża. Potem jednak został pobity przez 5 mężczyzn, którzy także pozbawili go wolności przez przykucie kajdankami do drzewa. Po jakimś czasie trójka z tych mężczyzn ponownie zaczęła uderzać pokrzywdzonego, tym razem również kijem w głowę, a następnie zadano mu 2 ciosy narzędziem przypominającym nóż o cechach takich, jakie ma nóż, w klatkę piersiową. Te obrażenia spowodowały śmierć pokrzywdzonego. Oprawcy jednak na tym nie poprzestali. Później sprawcy, ukrywając ciało pokrzywdzonego, oddzielili głowę od reszty tułowia i te części ukryli w innych miejscach. Szczątki zakopali w pobliskiej żwirowni, a głowę zakatowanego współbiesiadnika ukryli w lesie. Śledczym udało się ustalić sprawców. 4 z nich zostało wiele lat temu osądzonych. 2 dostali wyroki po 25 lat pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że o przedterminowe zwolnienie będą mogli ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 20 lat. Kolejni 2 uczestnicy dramatu zostali skazani za pozbawienie ofiary wolności i po kilku latach opuścili mury więzienia. Prokuratorzy nie znaleźli dowodów na to, że ich udział w zbrodni był większy. 5 sprawca, Witold Z., zniknął. 5 mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. I był to mężczyzna, który uczestniczył w obu fazach tego zdarzenia. Mężczyzna ten był poszukiwany przez prokuraturę również za granicą w drodze europejskiego nakazu aresztowania. Międzynarodowy nakaz aresztowania przyniósł jednak efekt. W 2017 roku ustalono, że mężczyzna zbiegł do Francji. Uzyskaliśmy informację, że mężczyzna ten odbywa karę pozbawienia wolności we Francji. Również za przestępstwo, w którym skutkiem była śmierć człowieka. Natomiast ustalamy w tej chwili szczegóły tamtego skazania. W każdym razie władze francuskie wyraziły zgodę na przekazanie tego mężczyzny do Polski, ale dopiero po odbyciu kary we Francji. Tym sposobem mężczyzna ten na początku czerwca tego roku został przetransportowany do Polski i osadzony w jednym z aresztów śledczych na terenie kraju. Jak nas poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach, śledczy przeprowadzili już z podejrzanym pierwsze czynności. W drodze wideokonferencji został przesłuchany, przedstawiono mu również zarzuty. Prokuratura również wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przeprowadził posiedzenie również w tej samej formie i uwzględnił wniosek prokuratora i mężczyzna przebywa teraz w tymczasowym aresztowaniu.
Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara od 12 lat do kary dożywotniego pozbawienia wolności, a ponadto zarzut pozbawienia wolności i pobicia. Obecnie będą trwały czynności, aby jak najszybciej skierować akt oskarżenia do sądu. Jak nas poinformował Wojciech Piktel, wysoce prawdopodobne jest, że ów akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem 3-miesięcznej sankcji.